Oblicz trzy początkowe wyrazy ciągu AN. Mamy policzyć trzy początkowe wyrazy ciągu, czyli potrzebujemy pierwszy wyraz A1, drugi wyraz, czyli A2 i trzeci wyraz, czyli A3. Aby policzyć A1, w miejsce N-a wstawiamy jedynkę, czyli w miejsce każdego N-a we wzorze wstawiamy 1. Dostaniemy więc 3 razy 1 minus 1 do kwadratu przez 1 do potęgi trzeciej i minus 2. Obliczamy. Tu mamy 3 odjąć 1 przez 1 minus 2, czyli mamy 2 przez minus 1, co nam daje minus 2. Aby obliczyć wyraz drugi, w miejsce n wstawiamy dwójkę, czyli za każdego n wkładamy 2. Dostaniemy więc 3 razy 2 minus 2 do kwadratu. W mianowniku mamy 2 do potęgi trzeciej minus 2. W liczniku mamy 6 minus 4, a w mianowniku minus 8 minus 2, czyli w liczniku zostaje nam 2, w mianowniku 6, dostajemy 1 trzecia. No i został nam jeszcze do policzenia trzeci wyraz, czyli teraz w miejsce n wstawiamy trójkę. Dostaniemy więc 3 razy 3 minus 3 do kwadratu, 3 do potęgi trzeciej minus 2. Mamy 9 minus 9 przez 27 minus 2. To nam daje 0 przez 25, czyli dostajemy już wyraz trzeci wynosi 0.